Witam Państwa. Dzisiaj mamy kolejny film, ale tym razem film będzie taki nowoczesna historia niebocentryzmu, chociażby z tego cyklu, że ta nowoczesna historia to już jest ta historia tego niebocentryzmu, który pojawił się w internecie. Ale to jest właśnie, co spowodowało właśnie, że ja się zająłem akurat starymi sprawami. Akurat znalazłem kolejny film z czasów. 3 lata temu byłem nad morzem. Praktycznie to nie tylko jeden film, a to jest 2 filmy. Otóż poprzednio zrobiłem tak go, powiedzmy, znalazłem, strzeliłem, wrzuciłem na to, na kanał, no i po prostu niech tam, powiedzmy, jak to się mówi, niech woda płynie swoim korytem. No i oczywiście była burza komentarzy. Wpinali się płaskoziemcy, kuloziemcy, tak zwani heliocentrycy. Wbijali się, no i tam mieli ten problem dość poważny, ponieważ środek obrazu, czyli ta linia, środek obrazu, cała linia po prostu przed przybliżeniem na tej wypoziomowanej kamerze waliła w wodę i była tuż pod horyzontem. No i to po prostu pewien problem dla nich. No i widać sobie, nie wybrnęli z tego. No niektórzy nawet się zarzekali, że tam sobie to jakoś rozrysują i tak dalej, ale wiadomo, wszystko to okazało się lipą, bo nikt tego nie zrobił. Ale o co mi tutaj głównie chodzi? To, że taki film, to zrobiłem drugi film, który nie tylko był z poziomu plaży, ale z pomostu w Trzęsaczu, który jest gdzieś na 20 metrach nad poziomem wody. To jest taki taras widokowy na morze. Taki spacerowy, taki, powiedzmy, no, bardzo ładny zresztą. I ciekawie się patrzy na przestrzeń morza. Bardzo ładne miejsce. No i wtedy zrobiłem ten film, ponieważ mnie poproszono o taką rzecz. To był 2015 rok, a więc, powiedzmy, punkt kulminacyjny zimnej wojny z niebocentryzmem. Tak można powiedzieć. Internetowej wojny z niebocentryzmem. To mnie poproszono, żebym po prostu zrobił tak, w 3 wariantach. Też to był 2015, to kolega mi właśnie tak powiedział: wiesz co, tam będziesz, to zrób tak. Podnieś trochę tą kamerę i przybliż, opuść ją tak mniej więcej, żeby ten środek obrazu był poniżej tego, poniżej horyzontu, i też przybliż. No i po prostu, a trzecio to zrób takie właśnie, żeby ta kamera była wypoziomowana przed przybliżeniem i po przybliżeniu. Taki film zrób. No dobra, zrobiłem, nie ma problemu. I ten film się pojawi tutaj. To jest akurat wstęp, ale sprawa tego filmu mnie natknęła jeszcze na inną sprawę, którą Państwu powiem. Ja częściowo już tą kwestię tego zdjęcia z niwelatora wyjaśniłem w filmie Skrzynka iluzjonisty. I wiecie co, tak to jest ze wszystkimi kłamstwami demonistów. One są jak świnia. Wiecie, że świnia daleko nigdy nie ucieknie, bo ma za krótkie łapy. I akurat minęło 3 lata i to świnie trzeba było dorwać. Widzicie co? Słuchajcie, dla prawdy pojęcie 3 lat to jest nic. Ponieważ prawda była zawsze. Niebocentryzm istniał zawsze. Mamy tyle artefaktów, że nawet płaskoziemcy sobie po prostu mogą usiąść na pile tarczowej. Nie ma artefaktów. Nawet na tak zwane kuloziemstwo, czyli heliocentryzm, też nie ma artefaktu. Natomiast jak już widzieliście z historii, która po prostu się niebawem tutaj zakończyła, historię niebocentryzmu, ta starożytna, powiedzmy ta, która dotyczyła spraw epoki, sprzed epoki lodowcowej i po, już powiedzmy w trakcie, co się działo i później, też mieliśmy to już opowiedziane, to wszystko było. Ale w tym przypadku dowiecie się Państwo z tych wszystkich kawałków filmu, jak to świnie się łapie. Wiecie co? Ja kiedyś Państwu już powiedziałem taką zasadę. Nieważne, co oni mówią, tylko ważne, czego oni nie mówią. W zrobieniu czegoś jest podobna zasada. Nieważne, co oni robią, tylko ważne, czego oni nie robią. Jak już zrobią, to czegoś nie powiedzą. I dzisiaj też po prostu będziemy mieli z tego pomostu też doświadczenie, efekt lornetkowy. I tutaj przy okazji, no, też tego wstępu muszę o tym powiedzieć, no bo to się akurat, wiecie co, mija 3 lata, a to się dużo rzeczy dzieje.
jak wojują płaskoziemcy z niebocentryzmem, ewentualnie starają się to wykorzystać, niebocentryzm, elementy niebocentryzmu, dla swoich celów. I tak, heliocentrycy generalnie nie ma efektu lornetkowego. 2016 rok, jakiś tam powiedzmy demonista mi tu serwował cięty film, no i mówił, proszę o komentarz. No, drugi demonista pisze, robi film, że jemu udowodniono, że nie ma efektu lornetkowego. W porządku, nie ma sprawy. To są stare dzieje. Państwo już przez to wszystko przeszliście. Ale wiecie, co jest najciekawsze z tym wszystkim? Kiedy pojawił się efekt lornetkowy jako temat w polskim internecie, polskojęzycznym, bystrzaki, znaczy to oni nie są tacy bystrzy, bo płaskoziemcy nie są tacy bystrzy. Problem polega na tym, że praktycznie te demony, które w nich siedzą, przynajmniej niektórych, no bo ja mówię o demonistach, czyli hybrydach, to im podyktowały, słuchajcie, wyciągnijcie efekt lornetkowy z niebocentryzmu, a on się mocno, powiedzmy, rozkręcał, powiedzmy, rok 2014, 2015-16, to już zaczęliście wy, już widzowie, robić te doświadczenia wszystkie, to oni powiedzieli, że pokazują filmy z efektem lornetkowym i mówią, to jest płaska ziemia. No, ale jak zwykle świnia daleko nie ucieknie, nie? Z bardzo prostego powodu. Zapomnieli o czymś powiedzieć. Właśnie to jest to. Nieważne, co oni mówią, tylko czego nie mówią, albo czegoś nie zrobią. Dlaczego horyzont jest powyżej tego obiektu, który oni po prostu nazwali? No krzyczeli jeszcze, pamiętam chyba 2015, to chyba jakaś taka pani w komentarzach się tam ping-pongowała po prostu z tymi heliocentrykami. Płaskoziemka, ona mówi, no przecież po prostu tego, no przecież jak wy tu wytłumaczycie, też taki krzyczała, można powiedzieć, w tych komentarzach tam się wydzierała, że statek na Zomie, widzimy gołym okiem, taki jakieś tyci, a tu nagle na Zomie w pełnej okazałości. Znacie to. Ale tak, ale nikt nie mówił o horyzoncie. W moim filmie bazowym, który nie był na Królewskiej, to właśnie to jest horyzont. Jest tam właśnie pokazany, jak wygląda horyzont. Tutaj jest takie nawet zdjęcie kapitana żaglowego, jachtsmena, którego po prostu wszyscy demoniści tak jakby te zdjęcie puścili. Ja, to jest na moim blogu wszystko, jeszcze zostało z tamtych czasów, kiedy robiłem ten film bazowy. Właśnie o to chodzi, że zrobił zdjęcie omek, takie żaglówki, powiedzmy, przy brzegu pływały, ja wiem, kilkaset metrów od brzegu, nad morzem. No i co się stało, że i pusty horyzont, nie ma nic. Wziął aparat, zrobił tego zooma i nagle wynurzył się jacht, który pływał z rozpostartymi żaglami, pędził w stronę brzegu. I jego wzrokowo nie było widać, ale on się właśnie tam pojawił, a gdzie był horyzont? To jest najciekawsze. Powyżej kadłuba tego jachtu, nie? A więc widzimy, to jest właśnie taki szczegół. I na przykład zadaję pytania płaskoziemcom. Zadaję pytania właśnie, a co z tym horyzontem? Dlaczego nie jest powyżej kadłuba? Podobny, bo tych filmów na temat efektu lornetkowego jest pod dostatkiem. To sprzedają to płaskoziemcy, że to jest ich dowód na płaską ziemię. No tak, tylko horyzont im nie pasuje. A poza tym nie pasuje im jeszcze to, kiedy ich się pytam, jak przebiega promień świetny w atmosferze. No to też nie są tacy bystrzy, żeby odpowiadać. Ale praktycznie można już po prostu sprawę zakończyć, gdyby nie jeden detal, a na mowicie kwestie prawne. A to wypłynęło też jak okręt podwodny, sprawa. Zauważyliście, że trochę filmów jest o tak zwanych kwestiach prawnych. I tu też chciałbym jakby zapowiedzieć, ale my to jeszcze po prostu dopracujemy ten szczegół. Akurat pojawiają się w filmach fabularnych, przynajmniej w zwiastunach, tak zwane właśnie umowa między Bogiem a diabłem. I wiecie co, na mocy właśnie tej umowy wy niebocentrycy stoicie po stronie prawdy i udowadniacie, że potrzebujecie rządów i władzy tego,
który mieszka w pałacu. Ponieważ najprawdopodobniej, kiedy doszło do tej umowy, Bóg powiedział, że mimo twoich wielowiekowych kłamstw będą tacy, którzy będą potrzebowali mojej władzy, ponieważ ty do niczego się nie nadajesz. Dzisiaj mamy tego dowody. Nie trzeba nikomu już tutaj tłumaczyć. A więc na razie to jest wstęp. Tyle wstępu. Za chwilę będą kolejne klipy i przy nich też coś tam powiem. To na tyle na razie.